Świat jest wszystkim, co jest faktem. Świat jest ogółem faktów, nie rzeczy. Świat jest wyznaczony przez fakty oraz przez to, że są to wszystkie fakty. Ogół faktów wyznacza bowiem, co jest faktem, a także wszystko, co faktem nie jest. Światem są fakty w przestrzeni logicznej. Świat rozpada się na fakty. Jedno może być faktem lub nie być, a wszystko inne pozostać takie samo. To, co jest faktem, fakt, jest istnieniem stanów rzeczy. Stan rzeczy jest połączeniem przedmiotów, obiektów, rzeczy. Dla rzeczy jest istotne, że może być składnikiem stanu rzeczy. W logice nic nie jest przypadkowe. Jeżeli rzecz może wystąpić w stanie rzeczy, to jego możliwość musi już w niej być przesądzona. Wyglądałoby to na jakiś przypadek, gdyby do rzeczy, co może istnieć z osobna, pasowała potem jakaś sytuacja. Jeżeli rzeczy mogą występować w stanach rzeczy, to musi to już w nich tkwić. Nic, co logiczne, nie może być tylko możliwe. Logika mówi o każdej możliwości i wszystkie możliwości są faktami. Jak przedmiotów przestrzennych nie można sobie w ogóle pomyśleć poza przestrzenią, a czasowych poza czasem, tak żadnego przedmiotu nie można pomyśleć poza możliwością jego powiązania z innymi przedmiotami. Jeżeli mogę pomyśleć sobie przedmiot w kontekście stanu rzeczy, to nie mogę go pomyśleć poza możliwością tego kontekstu. Rzecz jest samodzielna o tyle, że może występować we wszelkich możliwych sytuacjach. Ale ta postać samodzielności jest postacią związku ze stanem rzeczy, postacią niesamodzielności. Jest niemożliwe, by słowa występowały dwojako, osobno i w zdaniu. Znając przedmiot, znam też wszystkie możliwości jego występowania w stanach rzeczy. Każda z tych możliwości musi leżeć w naturze przedmiotu. Nie można odkrywać potem jakiejś nowej. Aby znać przedmiot, nie muszę wprawdzie znać jego własności zewnętrznych, ale muszę znać wszystkie jego własności wewnętrzne. Jeżeli dane są wszystkie przedmioty, to tym samym dane są też wszystkie możliwe stany rzeczy. Każda rzecz jest niejako w przestrzeni możliwych stanów rzeczy. Przestrzeń tę mogę pomyśleć sobie jako pustą, ale rzeczy bez przestrzeni nie. Przedmiot przestrzenny musi leżeć w nieskończonej przestrzeni. Punkt przestrzeni to miejsce na argument. Plama w polu widzenia nie musi być wprawdzie czerwona, ale jakąś barwę mieć musi. Otacza ją niejako przestrzeń barw. Dźwięk musi mieć jakąś wysokość, przedmiot dotyku jakąś twardość itd. Przedmioty zawierają możliwość wszystkich sytuacji. Możliwość występowania w stanach rzeczy jest formą przedmiotu. Przedmiot jest prosty. Każdą wypowiedź o kompleksach można rozłożyć na wypowiedź o ich składnikach oraz na zdania, które opisują te kompleksy całkowicie. Przedmioty stanowią substancję świata, dlatego nie mogą być złożone. Gdyby świat nie miał substancji, wtedy to, czy dane zdanie ma sens, zależałoby od tego, czy pewne inne zdanie jest prawdziwe. Nakreślenie obrazu świata, prawdziwego lub fałszywego, byłoby wówczas niemożliwe. Jest oczywiste, że świat pomyślany, nawet jak najbardziej różny od rzeczywistego, musi mieć z nim coś wspólnego, mianowicie pewną formę. Tę stałą formę stanowią właśnie przedmioty. Substancja świata może wyznaczać jedynie formę, nie własności materialne. Te przedstawione są bowiem dopiero przez zdania. Tworzą je dopiero konfiguracje przedmiotów. Mówiąc niezbyt ściśle, przedmioty są bezbarwne. Dwa przedmioty o tej samej formie logicznej różnią się od siebie, pomijając ich własności zewnętrzne, tylko tym, że są różne. Albo rzecz ma własności, jakich nie ma żadna inna, wtedy można ją wyodrębnić zwyczajnie przez opis i ją to wskazać. Albo też są rzeczy, którym wszystkie własności są wspólne. Wtedy niepodobna w ogóle wskazać na jedną z nich. Jeżeli bowiem rzecz niczym się nie wyróżnia, to i ja jej wyróżnić nie mogę. Inaczej byłaby właśnie wyróżniona. Substancja jest tym, co istnieje niezależnie od tego, co jest faktem. Jest ona formą i treścią. Przestrzeń, czas i barwa, barwność są formami przedmiotów. Tylko gdy istnieją przedmioty, może istnieć stała forma świata. Przedmiot i to, co stałe i twarde, to jedno. Przedmiot jest tym, co stałe i twarde. Konfiguracja tym, co zmienne i nietrwałe. Konfiguracja przedmiotów tworzy stan rzeczy. W stanie rzeczy przedmioty splatają się z sobą, jak ogniwa w łańcuchu. W stanie rzeczy przedmioty mają się do siebie w określony sposób. Sposób, w jaki przedmioty wiążą się w stanie rzeczy, jest strukturą stanu rzeczy. Forma to możliwość struktury. Struktura faktu składa się ze struktur stanów rzeczy. Ogół istniejących stanów rzeczy jest światem. Ogół istniejących stanów rzeczy wyznacza też, jakie stany rzeczy nie istnieją.
Istnienie i nieistnienie stanów rzeczy jest rzeczywistością. Istnienie stanu rzeczy nazywam faktem pozytywnym, nieistnienie negatywnym. Stany rzeczy są od siebie niezależne. Z istnienia lub nieistnienia jednego stanu rzeczy nie można nie wnosić o istnieniu lub nieistnieniu drugiego. Cała rzeczywistość jest światem. Tworzymy sobie obrazy faktów. Obraz przedstawia pewną sytuację w przestrzeni logicznej. Istnienie i nieistnienie stanu rzeczy. Obraz jest modelem rzeczywistości. Przedmiotom odpowiadają w obrazie elementy obrazu. W obrazie przedmioty są reprezentowane przez jego elementy. Obraz polega na tym, że jego elementy mają się do siebie w określony sposób. Obraz jest faktem. To, że elementy obrazu mają się do siebie w określony sposób, wyobraża, iż rzeczy tak się do siebie mają. Nazwijmy ten związek elementów obrazu jego strukturą, a jej możliwość jego formą odwzorowania. Forma odwzorowania jest to możliwość, że rzeczy tak się do siebie mają, jak elementy obrazu. Tak właśnie obraz jest powiązany z rzeczywistością. Dosięga jej. Jest jak miara przyłożona do rzeczywistości. Tylko skrajne punkty podziałki dotykają mierzonego przedmiotu. W tym ujęciu do obrazu należy także stosunek odwzorowania, który czyni go obrazem. Stosunek odwzorowania składa się z przyporządkowań między elementami obrazu i rzeczami. Przyporządkowanie te to niejako czułki elementów obrazu, którymi dotyka on rzeczywistości. Aby być obrazem, fakt musi mieć coś wspólnego z tym, co odwzorowuje. W obrazie i tym, co odwzorowane, coś musi być identyczne, aby w ogóle jedno mogło być obrazem drugiego. Tym, co obraz musi mieć wspólnego z rzeczywistością, by mógł ją na swój sposób trafnie lub błędnie odwzorowywać, jest jego forma odwzorowania. Obraz może odwzorowywać każdą rzeczywistość, której formę ma. Obraz przestrzenny, wszystko przestrzenne, obraz barwny, wszystko barwne i tak dalej. Obraz nie może jednak odwzorowywać swej formy odwzorowania. On ją tylko przejawia. Obraz przedstawia swój obiekt z zewnątrz. Punktem widzenia jest dla niego jego forma przedstawiania. Dlatego przedstawia go trafnie lub błędnie. Obraz nie może się jednak ustawić na zewnątrz swej formy przedstawiania. Tym, co wszelkiemu obrazowi jakiejkolwiek formy i rzeczywistości musi być wspólne, by mógł ją w ogóle trafnie lub błędnie odwzorowywać, jest forma logiczna, czyli forma rzeczywistości. Gdy forma odwzorowania jest forma logiczna, obraz nazywamy logicznym. Każdy obraz jest także obrazem logicznym, natomiast nie każdy jest na przykład obrazem przestrzennym. Obraz logiczny może odwzorowywać świat, obrazowi i temu, co on odwzorowuje, wspólna jest logiczna forma odwzorowania. Obraz odwzorowuje rzeczywistość, przedstawiając pewną możliwość istnienia i nieistnienia stanów rzeczy. Obraz przedstawia pewną możliwą sytuację w przestrzeni logicznej. Obraz zawiera możliwość przedstawionej sytuacji. Obraz jest zgodny lub niezgodny z rzeczywistością, jest trafny lub błędny, prawdziwy lub fałszywy. Obraz przedstawia to, co przedstawia, niezależnie od swej prawdziwości lub fałszywości, przez formę odwzorowania. To, co obraz przedstawia, stanowi jego sens. Prawdziwość lub fałszywość obrazu polega na zgodności lub niezgodności jego sensu z rzeczywistością. Aby rozpoznać, czy obraz jest prawdziwy czy fałszywy, trzeba go porównać z rzeczywistością. Z samego obrazu nie można rozpoznać, czy jest prawdziwy czy fałszywy. Nie ma obrazu prawdziwego a priori.